To rozmowa tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął Roman Biskupski, prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym nadzieja. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. W tym roku stowarzyszenie obchodzi dziesięciolecie swojej działalności, głównym powodem jego założenia była chęć przeciwdziałania postępującemu zjawisku wykluczenia osób 50 plus z życia społecznego i zawodowego. Udało się to zmienić? Y to znaczy, te 10 lat minęło, jak zbicza strzelił, panie redaktorze. I rzeczywiście, my na początku zakładając to z grupą pięciu osób stowarzyszenie, mieliśmy na celu wykorzystanie swojego potencjału doświadczenia, intelektualnego doświadczenia życiowego i chęć pomagania ludziom nie tylko 50+. 50+, to się wykształciło później, kiedy stwierdziliśmy, że jest potrzeba, ażeby powołać pierwszą instytucję przez stowarzyszenie, czyli Legionowskie Uniwersytet III wieku. Natomiast w międzyczasie robiliśmy wiele innych y, y, przedsięwzięć, skierowanych również i dla młodzieży. Mimo, że jest to świętować, hucznych obchodów nie było. Hucznych obchodów nie planujemy i hucznych obchodów nie będzie, dlatego, że wychodzimy z założenia, że najlepszym ob, y, obchodami jest y, praca w, na rzecz naszych. Y, y, i słuchaczy, i wszystkich osób, z którymi współpracujemy. Może chociaż jakieś dyplomy, medale okolicznościowe? Będziemy podsumowali swoją działalność jako organizacja pozarządowa w końcu marca, także składając sprawozdanie tradycyjnie za każdy rok naszej działalności. Także pewnie kawa, herbata i może jakieś, jakąś lampkę Polski. wina prezes postawi swoim członkom stowarzyszenia. Natomiast generalnie nastawiamy się na zintensyfikowanie naszych działań, wykorzystując właśnie dziesięcioletnie doświadczenie. Bo rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na, przed włączeniem kamer, że w tej chwili są ogromne możliwości dla organizacji pozarządowych, ażeby w. Jeżeli się skonsolidują, to pozyskać duże środki na funkcjonowanie i na, na działania w ramach zadań statutowych. O tym jeszcze, panie prezesie, jak się pan domyśla, porozmawiamy później. Teraz chciałem zapytać o jedną rzecz. W Legionowie mieszka 16 tysięcy seniorów. i Jak wynika z badań, które robiliście mniej więcej dwa lata temu, zdecydowana większość z nich życie spędza w domu. Coś się w tej sprawie zmienia? Tak, i to jest dla mnie y, przerażająca informacja. Dzisiaj, między innymi, y, y, będąc na spotkaniu w, y, w Domu Pomocy Społecznej, Kombatant, zauważyłem właśnie to zjawisko, bo tą cyfrę, którą Pan wymienił, to znaczy 23% mieszkańców. I między innymi, naszym zadaniem, któreśmy sobie postawili, to jest zmiana. I przewartościowanie pojęć seniorów, osób starszych w środowisku, wśród władz, ale również i w samym mieście. Osoba starsza, senior ma wiele znaczeń. I jednym z nich jest, że jest to mentor, że jest to osoba, która może doradzać, z których doświadczeń możemy korzystać i my chcemy iść tą drogą, prawda? Natomiast w tej chwili pędzący świat i ta rzeczywistość 2014 roku i wcześniej podpowiadała, że senior to jest osoba, która w zasadzie jest niepotrzebna. Która w zasadzie tylko korzysta, i, y, korzysta z y, pomocy społecznej i jej trzeba tylko i wyłącznie pomagać. I walczymy tak, obserwując zjawiska, które następują w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, no przecież wyjeżdżając za. Y, w, w, za Polsk, poza Polskę, gdzieś do jakichś innych krajów, to widzimy seniorów niemieckich, francuskich, amerykańskich, rosyjskich o dziwo coraz więcej. I są to ludzie zadowoleni, są to ludzie chodzący, spacerujący wolno, zwiedzający zabytki i widać, że oni mają jakiś cel przed sobą jeszcze, prawda? Natomiast polski senior, legionowski senior, w większości wypadków widzę, że pędzi rano y, po mleko, y, że pędzi, odprowadza wnuczkę czy wnuczka do przedszkola, do szkoły i praktycznie później biega po zakupach i tak dalej. Nie ma tego celu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to moje porównanie jest może nie zawsze adekwatne, bo ktoś mi powie, no dobra, a skąd ma na to wszystko brać, prawda? I między innymi naszym zadaniem jest pokazanie, że można brać na to również pieniądze. Ja staram się współpracując z organizacjami pozarządowymi w mieście. Pokazać im, że te pieniądze są. Po pierwsze, prezydent miasta Roman Smogorzewski, Rada Miasta z Januszem Klejmentem, wszystkimi naszymi radnymi, zwiększa co roku dofinansowanie do różnych przedsięwzięć, prawda? Jako przykład podam, od dwóch lat walczyliśmy o powstanie ogródka sportowego, czy, czy miejsca, gdzie mogliby, mogliby ćwiczyć seniorzy. Proszę bardzo, w tym roku mamy informację w ostatnim biuletynie wydanym przez miasto, będzie taka, taki ogródek powstawał w okolicy Areny. Czyli chcemy zmienić ten model, definicję w ogóle, żeby wrócić do definicji seniora. Chcemy im otworzyć oczy na pewne działania i chcemy ich zachęcić do wyjścia. Z domu, tak jak Pan postawił to pytanie, bo po pierwsze, sam nasz uniwersytet to jest 20 różnych propozycji i żeby oni wyszli, zaczęli coś z sobą robić. No właśnie, i a propos uniwersytetu, o którym Pan wspomniał, to jest jeden z elementów aktywizujących i reintegrujących osoby starsze na terenie miasta i nie tylko. Został on powołany do życia kilka lat temu i wciąż się rozrasta. Kolejna jego filia niedługo powstanie. W domu pomocy społecznej. Tak. Kombatem. Yy, więc stwierdziliśmy, że pierwszą rzeczą, którą może bez finans dużych nakładów finansowych to będzie właśnie powołanie uniwers Legionowskiego Uniwersytetu III wieku. Jemu już w tej chwili się wychodzi 8 lat działalności, 8 rok naszej działalności. Przy okazji, żeśmy przekazali, przez uniwersytet przesunęło, przeszło do tej pory 654 chyba, czy 5 osób. Na dzisiaj jest to cyfra. A jak to u Was, panie prezesie, jest? Macie absolwentów, czy kształcicie ustawicznie? Mamy słuchaczy, mamy absolwentów, nie mamy, dlatego że myśmy zajęli. Kształcicie ustawicznie. Tak, jest, ustawicznie, i chcemy, ażeby ludzie się rozwijali do samej śmierci. Czyli oferujemy takie działania edukacyjne, rozpoczynając od języków, języków, przez działalność warsztaty różnego rodzaju, artystyczne, plastyczne, muzyczne, do, poprzez działalność... Schroniącą zdrowie seniorów, a żeby oni. Na przykład dzisiaj będąc na spotkanie na spotkaniu przed utworzeniem tej kolejnej filii już czwartej, bo przecież przypomnę tylko nowy dwór mazowiecki około 100 osób, nasielsk ponad 100 osób, Serock około 50 osób. No i w tej chwili w Domu Pomocy Społecznej wziąłem jedną ze słuchaczek naszych. Panią Danusię pewnie znaną słuchaczom i w legionowie w ogóle, panią Danusię Figat, nauczycielkę, która ma ponad 86 lat. I ta y, słuchaczka nasza, ta dziewczyna, jak my ją nazywamy, ona praktycznie dzisiaj powiedziała tym ludziom, że ona od poniedziałku do piątku nie ma chwili czasu. Wymieniła im wszystkie zajęcia, których uczestniczy od poniedziałku, y, ucząc się języków, wchodząc na różnego rodzaju warsztaty itd. Natomiast powiedziała, patrząc na was tutaj w Domu Pomocy Społecznej, widząc młode twarze i wy się zamykacie, nie chcecie w ogóle się ruszać i wychodzić. I był to najlepszy przykład, bo najlepiej dociera informacja, jeżeli... Przekazuje ją drugi senior, senior seniorowi, który już coś widział, słyszał. Prawda? No dobrze, ale lista studentów w danym roku jest zamknięta? My nie zamykamy czy w trakcie jest, roku jest, można do jej grona dołączyć? Oczywiście, że można dołączyć, bo dla nas liczy się każdy człowiek, prawda? Ludzie yy, będąc na, na emeryturze 5, 10, 15, 20 lat, oni już wyszli z pewnego reżimu i nie możemy powiedzieć, że przychodźcie do nas tylko, yy, kiedy jest nabór, do września. Jeżeli ktoś przychodzi, no, no na przykład dzisiaj, yy, 1 lutego rozpoczęliśmy drugi semestr, prawda? No to yy, my jesteśmy zadowoleni, że. On się zdecydował, że on coś chce, że chce yy, uczyć się, że chce kształcić, poznawać nową wiedzę. A może, jak tutaj wczoraj rozmawiałem z jednym z panów, byłych nauczycieli języka yy, w, na Uniwersytecie Warszawskim, on mówi: tak, poszedłem na emeryturę, miałem tego wszystkiego dość, a w tej chwili przychodzę do was, dajcie mi jakąś, jakieś zajęcie, bo ja w domu siedzieć już dłużej nie mogę. I o takich ludzi nam chodzi i każdy człowiek jest dla nas ważny. W ciągu tych 10 lat Stowarzyszenie było inicjatorem i pomysłodawcą wielu innych działań na terenie miasta. Warto tutaj wspomnieć choćby o Centrum Aktywizacji Seniorów powołanym dwa lata temu Stowarzyszeniu Amazonek, czy choćby Społecznej Radzie Seniorów, która jest do dzisiaj głosem doradczym prezydenta Legionowa. Tak, kredo naszej działalności było od samego początku yy, współpraca i współdziałanie. Jeżeli mówimy, że senior, to on jest mieszkańcem miasta Legionowa i mnie osobiście jako prezesowi zależało zawsze na tym, żeby współpracować z wszystkimi organizacjami, które są na terenie miasta. I chce pan... zawsze się udaje. Oj i tutaj chcę powiedzieć, że walczę z tym 5 lat i na dzień dzisiejszy chcę powiedzieć, że osiągnąłem, nie chwaląc się i będąc nieskromny, pewien sukces, którym była Wielka Orkiestra świątecznej pomocy. Bo tłumacząc ludziom na różnych forach, że trzeba się jednoczyć, że nie, że każda organizacja, pomimo tego, że ma swoje statuty, że jest samodzielna, niezależna, to w dobie globalizacji, gdy się wszyscy łączą, to my musimy te wszystkie siły i potencjał zjednoczyć, prawda? Bo myśmy przyjęli zasadę, że pomagamy wszystkim, bez względu na to, czy ma pieniądze, czy nie ma pieniądze. I w tej chwili niektórzy mówią: Ty się popukaj w głowę, bo przecież zbankrutujecie, bo yy, mając pomieszczenia, to nie a ludzie są najważniejsi. Chodzi o to, żeby w tych pomieszczeniach byli ludzie, żeby te pomieszczenia tętniły życiem i taka jest nasza filozofia. No to jeszcze zatrzymajmy się chwilę przy tych inicjatywach, o których Pan tak ładnie mówi. Ostatnią z nich jest strategia, która będzie dotyczyć osób starszych. Będziecie ją pisać razem z Urzędem Miasta. Otrzymaliście na ten cel... Pieniądze z funduszu norweskiego. Tak, ja jestem wykładowcą akademickim, w ogóle zajmuję się Unią Europejską zawodowo. Yy, prowadzę wykłady na ten temat, ale niezależnie od tego, yy, poszukuję, poszukiwałem zawsze osób, partnerów, którzy mogliby mi pomóc i w, w partnerstwie szukać właśnie pól współpracy, żeby pozyskiwać środki na naszą działalność. Bo nie chcemy być na garnuszku tylko i wyłącznie Pana Prezydenta czy Pana Starosty, którym w tym momencie chcę serdecznie podziękować, bo widząc nasze potrzeby, widząc to, co robimy, pomagają nam bardzo dużo. Rada Miasta, Rada Powiatu również. Ale zawsze uważaliśmy, że, że będąc na polu wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i, tak, i, i tym podobne, możemy pozyskać i przyprowadzić, przynieść na terenie miasta, na teren miasta wiele pieniędzy w celu rozwiązania naszych miejskich problemów, prawda? No dobrze, panie prezesie, ale do czego władzą, miasta i organizacjom pozarządowym ta strategia jest potrzebna? Ja po, ta strategia jest potrzebna przede wszystkim seniorom, bo oni powiedzą, co oni chcą i co chcą, żeby na dzisiaj, jutro i do 2020 roku, co chcą, żeby, żebyśmy my wspólnie mieszkańcy władze zrobiły dla nich. To po pierwsze. Władzom jest potrzebna po to, żeby władze miały dokument, na który mogą się powołać, pozyskując środki zewnętrzne czy planując rozwój miasta. Bo przypomnijmy, to jest 23% mieszkańców, prawda? Czyli prawie 1 czwarta. Mamy teraz szkolenie Fundacji Batorego w pierwszych dniach marca. Do końca marca następnego roku chcemy taką strategię wspólnie z panem prezydentem Smogorzewskim i z radą, z, z radnymi, z mieszkańcami miasta przygotować. Czyli czasu jest Yes. Natomiast już dziś rozpoczynacie batalię o teleopiekę dla osób starszych. Tak, no, droga równie długa i kosztowna. My, chcemy, my w ogóle swoje działalność opieramy na działaniu na dziś, jutro i pojutrze. Czy i tak robimy już od przez całe 10 lat, że wyznaczamy sobie cele, które chcemy osiągnąć. Tak jak wspomniałem, ten projekt, który złożyliśmy do miasta w 2011 roku dotyczący tego miejsca na ćwiczenia dla seniorów, po dwóch latach udało się zrealizować. I w tej chwili, takim zadaniem dotyczącym bezpieczeństwa seniorów, bezpieczeństwa. Opieki, bo przecież osoby po 60 to są osoby zazwyczaj chore. No rzadko się zdarza, że ktoś po 60 nie ma jakichś dolegliwości. Dlatego patrząc na seniorów w Unii Europejskiej, widząc możliwości pozyskania środków, teleopieka i telemedycyna, czyli ten taki słynny przycisk przy łóżku każdego samotnego seniora jest naszym marzeniem, celem Włączył się w to również pan prezydent Smogorzewski, wysyłając i finansując moje wyjazdy na różnego rodzaju spotkania w Polsce, gdzie miasta i odbywają się konferencje w tym zakresie. Ja ten temat śledzę, pilotuję i mam nadzieję, że w najbliższych dwóch, trzech latach wspólnie z władzami samorządowymi miasta uda się to zrealizować. To na koniec, panie prezesie, jeszcze jedno pytanie. Seniorzy w Legionowie wierzą, że mogą mieć wpływ na życie lokalnej społeczności. No więc. Ten... Bo to, że pan wierzy, to słychać. Ale ja myślę, że ten projekt, który będziemy realizowali teraz, zaprosimy również do tego projektu wszystkie organizacje senioralne, wszystkie organizacje, które będą chciały współuczestniczyć. Mówimy o strategii. O strategii, dla Mówimy osób tak. Zapraszam tą drogą również. No, fajnie jest, że z wszystkimi mamy telefony, z wszystkimi wszyscy na bieżąco reagują, mam nadzieję, że tak będzie dalej. Ku dobru naszych mieszkańców miasta, władz samorządowych, i y, naszych seniorów. Ale nie odpowiedział pan na pytanie. Pan wierzy, a seniorzy? Ja myślę, że y, oni wierzą, kiedy y, w tej chwili praktycznie ta grupa, z którą my współpracujemy, na pewno jest o tym przekonana, bo widzi konkretnie, że to y, ma swój sens i cel, no bo przychodzą, my y, pozyskujemy środki, współfinansujemy tą działalność i oni są z tego zadowoleni. Jakby Pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, co yy, możemy zrobić jeszcze więcej, yy, czy poprzez właśnie wykorzystując telewizję, wykorzystując Gazetę Miejscową, która notabene, Szanowni Państwo, yy, też chcę podziękować, bo jest patronem naszego uniwersytetu, wspiera nas gdzie może i telewizja, i Gazeta Miejscowa, to będziemy wdzięczni za każdy sygnał, który może naszą pracę usprawnić i przynieść jakieś nowe wartości, wnieść coś nowego, jakąś inicjatywę, którą będziemy się starali współpracować. Wspólnie mam nadzieję z Państwem, z telewizją i z Gazetą Miejscową również yy, wprowadzić w życie. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem był prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja, Roman Biskupski. Dziękuję Szanowni Państwo, wszystkim yy, telewidzom i również Panu, Panie Redaktorze. To była Rozmowa Tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.